Przedstawiam gości pierwszego panelu, który jest zatytułowany Dokąd Polska zmierzać powinna? Pani Anna Streżyńska, witamy bardzo serdecznie. Prawniczka, urzędnik państwowy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez 6 lat, wcześniej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, doradca 3 kolejnych ministrów łączności w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 roku również dyrektor departamentu w tym w rządzie pana premiera Buzka. W 2004 roku założycielka Centrum Studiów Regulacyjnych, w 2008 uhonorowana nagrodą imienia Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem telekomunikacji polskiej. W 2010 roku odznaczona odznaką honorową Benemerito. Witamy bardzo serdecznie. Pan profesor Piotr Gliński, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Katedry Socjologii i Struktur Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, specjalizujący się w problematyce społeczeństwa obywatelskiego, sektora organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, społecznych aspektów ochrony środowiska i socjologii i kultury. Witamy pana profesora. W pierwszym panelu również doktor habilitowany Krzysztof Szczerski, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poseł na Sejm z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych i wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Witamy panie profesorze. Podwójne oklaski zapewne również dla pana profesora Ryszarda Bugaja, ekonomisty, działacza opozycji demokratycznej w PRL, doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego Sławomira Skrzypka i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obecnie pan profesor zajmuje się problemami transformacji ustrojowej w polskiej gospodarce oraz problemami makroekonomicznymi i finansami publicznymi w Polsce. No i były założyciel i przewodniczący Unii Pracy. I jest z nami również pan profesor Jacek Czaputowicz z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tym instytucie kierownik Zakładu Metodologii Badań Europejskich, współpracownik KOR, jeden z liderów NZS oraz Ruchu Wolność i Pokój, również członek Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność, przez 8 lat zastępca szefa służby cywilnej, przez 6 lat zastępca przewodniczącego Rady Administracyjnej Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht, również członek Rady Służby Publicznej przy prezesie Rady Ministrów, przez 4 lata dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Witamy panie profesorze. I rozpoczynamy pierwszy panel. Przypominam, dokąd Polska zmierzać powinna? Każdy z prelegentów przez 15 minut teraz będzie z nami i rozpoczniemy od pana profesora Piotra Glińskiego. Oddaję głos panie profesorze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję także za zaproszenie na ten bardzo ważny kongres i przejdę od razu do meritum, ponieważ problematyka jest bardzo złożona i te 15 minut może być mało, ale postaram się zmieścić oczywiście. Odpowiadając precyzyjnie na pytanie tytułowe naszego panelu, odpowiadając na pytanie o ten model docelowy, ten stan idealny, do którego Polska zmierzać powinna, określiłbym ten cel jako suwerenną wspólnotę polityczną o charakterze partycypacyjnym, która jest wspólnotą o charakterze także obywatelskim, z dobrze funkcjonującymi instytucjami demokratycznymi, bezpieczną w szerokim sensie tego słowa, sprawiedliwą, a więc zarówno w wymiarze społecznym, jak i przestrzennym, z nowoczesną gospodarką, sprawnymi, ograniczonymi, ale odpowiedzialnymi instytucjami państwowymi, wysoką jakością instytucji publicznych i dobrze rozwiniętym społeczeństwem obywatelskim, a więc taką wspólnotą o wysokim poziomie kultury odpowiedzialności i zaufania. Oczywiście to jest model idealny, model, który w zasadzie narzuca się pewnie każdemu racjonalnie myślącemu o życiu społecznym obywatelowi.
Ale ja dodałbym także, że tak właśnie wyobrażałbym sobie czwartą Rzeczpospolitą Polską. Jak łatwo zauważyć, nie mówiłem tutaj nic o kontekście międzynarodowym, o relacji na przykład z Unią Europejską, ponieważ uważam, że te relacje po prostu powinny być podporządkowane tej wizji, którą przedstawiłem. I one powinny wynikać z faktu, czy do takiej wspólnoty dążymy, czy też nie. Relacje z Unią Europejską są oczywiście bardzo ważne, ale powinny być podporządkowane jednoznacznie interesowi naszej wspólnoty politycznej. Po drugie, chciałem powiedzieć, że aby osiągnąć powyższy cel, który, jak nie trudno zauważyć, jest w znacznym stopniu zaprzeczeniem stanu obecnego, musimy dokonać prawdziwej i głębokiej, wielowymiarowej zmiany społecznej. Aby takiej zmiany dokonać z kolei, z uwagi na bardzo złożony charakter współczesnej rzeczywistości społecznej, określanej często mianem sieciowej rzeczywistości, konieczne jest zastosowanie takiej strategii wielu jednoczesnych, mniejszych zmian i reform we wszystkich prawie newralgicznych miejscach systemu. To musi być zmiana systemowa. Tutaj zmiany jakieś takie jednostkowe, niewielkie, powierzchowne do niczego nie doprowadzą. I odpowiadając w miarę precyzyjnie na pytanie o charakter tych zmian, wymieniłbym przede wszystkim 8 podstawowych zadań, jakie należy zrealizować. Oczywiście tych zadań można by pewnie wymienić więcej. Mam nadzieję, że w toku naszej dyskusji będziemy o nich jeszcze mówili w szerszym. Natomiast ja skoncentruję się tylko na wymienieniu 8 podstawowych wymiarów. I po pierwsze, i to może dla niektórych być nieco zaskakujące, ale najważniejsza wydaje mi się w tej chwili kwestia tożsamości. Kwestia wspólnego dla Polaków kanonu wartości, którego nie ustaliliśmy w 1989 roku i który stał się przedmiotem bardzo starannego zagospodarowywania, w sensie negatywnym zagospodarowywania, przez różnego typu środowiska, głównie te, które funkcjonowały wokół porozumienia z 1989 roku. Celem tych zabiegów było rozbicie tożsamości tradycyjnych i oczywistościowo polskich, jakkolwiek byśmy tą polskość rozumieli, i zastąpienie jej jakąś dziwną propozycją tożsamościowo-aksjologiczną, która ma charakter takiego patchworku nieokreśloności, relatywizmu, nihilizmu, pseudoliberalizmu, lewactwa, takiego, przepraszam za to określenie, aksjologicznego skundlenia. Mamy więc według tego planu mieć Polskę, mieć społeczeństwo w zasadzie bez tożsamości, bez projektu, ponieważ tym środowiskom, o którym mówię i które w Polsce mają dość silną pozycję w wielu instytucjach i na wielu wymiarach, w zasadzie nie udało się zaproponować żadnego sensownego, spójnego projektu zastępczego. A więc rozbito coś, czy próbuje się rozbić coś, co wydaje się podstawą funkcjonowania wspólnoty, a nie proponuje się nic w zamian. No a sytuacja jest taka, że nowoczesne społeczeństwo bez tożsamości funkcjonować nie może. I myśląc o programie dla Polski, o tym kim czy czym ma być owa Polska, musimy zacząć od pytania o tożsamość, musimy wrócić do tego pytania, które nie zostało postawione, a w każdym razie odpowiedzi na nie nie znaleźliśmy w 1989 roku. Warunkiem wstępnym stworzenia dobrej Polski jest więc wydebatowanie w procesie demokratycznej debaty pewnego kanonu naszych podstawowych wartości, wokół których mamy budować naszą wspólnotę. I ku temu przede wszystkim Polska powinna w tej chwili zmierzać. To jest zadanie bardzo trudne, zwłaszcza w kontekście obecnych podziałów politycznych i światopoglądowych, ale możliwe. Możliwe i konieczne, ponieważ we współcześnie nie funkcjonują debaty, nie funkcjonują wspólnoty, które nie potrafią zbudować podstawowych przynajmniej więzi, które ludzi łączą. W czasie, gdy mówimy o indywidualizmie, gdy mówimy o społeczeństwie jednostek,
mimo wszystko wspólnoty polityczne są silne wtedy, kiedy potrafią te więzi w oparciu o wartości budować. I to jest dla nas zadanie i to jest podstawowe zadanie, jakie powinniśmy w Polsce zrealizować. I to zadanie powinno przebiegać także poprzez taki proces symbolicznego jednoczenia się Polaków. Takim aktem symbolicznym czy założycielskim, ja o tym mówię od wielu miesięcy, w trakcie swojej publicznej misji także, powinien być moim zdaniem pomnik światła ofiar katastrofy smoleńskiej jako symbol pewnego zjednoczenia i naszej tożsamości. A drugim, i to o tym mówią środowiska, z którymi jestem od wielu lat związany w ten czy w inny sposób, drugim powinno być jednak i wciąż rozliczenie PRL-u. Przypominam, że rozliczenie PRL-u to był także jeden z trzech podstawowych postulatów polskiej solidarności. W programie samorządnej Rzeczpospolitej możemy oprócz samorządu pracowniczego i społeczeństwa samoorganizującego się znaleźć także ten trzeci postulat, rozliczenie PRL-u, ponieważ to jest podstawa zbudowania wspólnoty wartości. I w związku z tym, jako jeden z podstawowych nośników, widziałbym kwestię kultury. W programie każdego polskiego rządu, który chciałby integrować wspólnotę i prowadzić Polskę do tego miejsca, gdzie ona iść powinna, nawiązując do tytułu naszego panelu, sprawy kultury powinny być pierwszorzędne. Tak to też było przedstawione w prezentacji tego rządu technicznego, który ja miałem zaszczyt z kilkoma obecnymi osobami współorganizować. Dzisiaj także mamy takie symboliczne nawiązanie do kultury. Przed naszym panelem otwarta została wystawa pana Jerzego Kaliny, laureata nagrody prezydenta imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest piękna instalacja, która mówi o naszej tożsamości właśnie. O tej wspólnocie wartości, która jest podstawą wszelkiego rozwoju państwowego. Po drugie, zostało mi jeszcze 5 minut na przedstawienie 7 wymiarów, no ale postaram się to skrótowo przedstawić. Po drugie, Polska musi być krajem, w którym istnieje komunikacja społeczna. Komunikacja społeczna zarówno pomiędzy władzą i społeczeństwem, jak i wewnątrz społeczeństwa. W Polsce takiej komunikacji nie ma. Tę komunikację zastępuje propaganda, przemoc symboliczna, manipulacja, no takie zanurzenie w obłudzie i swego rodzaju komunikacyjnym oszustwie. Propaganda, manipulacja, oszustwo rujnują wspólnotę polityczną. Jeżeli mówimy o Polsce, którą chcielibyśmy zbudować, to musi być to Polska oparta o często twardy, ale dialog wewnętrzny i dialog pomiędzy elitami i masami. A dialog opierający się o podstawowe wartości moralne i wartości narodowe naród traktuje w sensie kulturowym i obywatelskim, nowoczesnym, bo to jest podstawa wszelkiego rozwoju społecznego. Po trzecie, Polska musi stać się realną demokracją partycypacyjną. I tu chciałem powiedzieć, że 3 podstawowe wymiary takiej demokracji w Polsce są w powijakach, są niedojrzałe. Mamy z tym olbrzymi kłopot i to po prostu trzeba zmienić. Mam na myśli debatę publiczną i oczywiście mam na myśli kwestie mediów, gdzie nie ma pluralizmu, gdzie nie ma weryfikacji także funkcjonowania tych bardzo istotnych we współczesnych demokracjach instytucji, gdzie mamy w zasadzie mediokrację, jak Państwo wiecie, a nie demokrację. Po drugie, w Polsce jest bardzo słabo rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, a w związku z tym nie jest ono partnerem, który może kontrolować i równoważyć innych partnerów, czy inne sektory, tak jak sektor biznesu czy polityczny. Po trzecie, nie ma w Polsce zagwarantowanych praw opozycji. Widziałem tutaj posła Ujazdowskiego, który kojarzy
się z tym pakietem demokratycznym, pakietem, który został złożony w polskim Sejmie w celu ucywilizowania praw opozycji politycznej, ponieważ polski system demokratyczny takich praw cywilizowanych opozycji nie przyznaje. Po czwarte, w Polsce musi istnieć sprawne państwo wraz z tak zwanym pakietem obywatelskim. Ja o tym dużo mówiłem w trakcie swojej misji kandydata na premiera rządu technicznego, więc teraz tylko skrótowo. Sprawne państwo to takie, w którym politycy nie tylko umieją rządzić, ale mogą rządzić, a więc mają wpływ na przykład obezwładnienie czy neutralizację różnych grup interesu, o czym jeszcze będę chwilę mówił, a także politycy chcą rządzić. Wiele wskazuje na to, że obecni politycy rządzić raczej nie chcą, bo to im przynosi zbyt wiele ryzyka, a zbyt mało z ich punktu widzenia korzyści. To musi być także rządzenie oparte o wiedzę. W Polsce nie ma systemu takiego eksperckiego podbudowy polityki i rządzenia. To muszą być także sprawne instytucje, odpowiednie proporcje funkcji państwowych, przejrzysty i autorski proces stanowienia prawa, odpowiedzialność właśnie indywidualna i autorska zarówno za prawo, jak i za rządzenie, za decyzje polityczne. To powinno być także państwo oparte na politycznej służbie cywilnej i wreszcie cały szereg funkcji państwowych powinien być realizowany równolegle przez obywateli zorganizowanych w instytucjach obywatelskich, tak żeby oba te podmioty mogły się wzajemnie kontrolować dla dobra wspólnoty politycznej. Oprócz tego oczywiście konieczna jest reforma poszczególnych specjalistycznych branż i polityk, zarówno w zakresie służby systemu zdrowia, sądownictwa, polityki prorodzinnej na przykład i tak dalej, i tak dalej. W to nie będę wchodził. Piątym wymogiem, mam jeszcze minutę, piątym wymogiem jest kwestia, o której wspominałem, a mianowicie neutralizacji czy eliminacji różnego typu antyrozwojowych grup interesów, posługując się określeniem Andrzeja Zybertowicza. Moje doświadczenia, zarówno jako badacza, korzystającego głównie z analiz moich kolegów socjologów Zybertowicza, Staniszki czy Kai Gadowskiej, jak i praktyka w polityce przez 5 miesięcy, potwierdzają, że istnienie antyrozwojowych grup interesów to jest główny problem współczesnej Polski. Jakikolwiek temat, jakąkolwiek branżę analizujemy, wszyscy eksperci mówią tak, ale ci i ci, takie i takie grupy uniemożliwiają realizację racjonalnych celów i zadań. Po szóste, i to jest szalenie istotna rzecz, potrzebna jest w Polsce istotna i ważna reforma edukacji. Pan profesor Waśko, który współpracował w naszej grupie ekspertów, bardzo pięknie przedstawił to na jednym z naszych spotkań programowych, więc nie będę tego pogłębiał. Chodzi o to, że polska szkoła musi być zreformowana dogłębnie. Ona musi proponować nowoczesną wiedzę i umiejętności, ale musi także wychowywać, i to musimy sobie jasno powiedzieć, jeżeli uda nam się ustalić ten kanon wartości wspólnych, to ta szkoła ma wychowywać do tych wartości. To jest proste, tyle tylko, że trzeba by zneutralizować tych, którym z tym jest nie po drodze. Potrzebny jest także rozwój edukacji prawnej, obywatelskiej, nowoczesnej edukacji ekonomicznej i zawodowej w polskiej szkole. O reszcie reform nie będę wspominał, bo czasu nie ma. Jeszcze tylko 3 zdania, panie przewodniczący. A mianowicie po siódme chodzi o nowoczesną gospodarkę, która to gospodarka będzie realizowała polski interes gospodarczy. A więc musimy mieć politykę gospodarczą, która na przykład będzie
koncentrowała się wokół wsparcia dla polskiej marki, od nauki poprzez polskie technologie na końcowych produktach. Musimy mieć zupełnie inne podejście do innowacyjności. Tu na kongresie był świetny panel poświęcony industrializacji, gdzie przedsiębiorcy występowali. Ich pierwszym pytaniem o relacje z państwem było taką: niech się państwo do nas nie wtrąca. Ale zaraz później, po tym takim no dość często spotykanej reakcji przedsiębiorców, zaraz później dodawali: no tak, ale polityka gospodarcza by się przydała, bo my potrzebujemy gwarancji eksportowych, obrony przed konkurencją zagraniczną, gdzie polskie państwo nie broni polskich przedsiębiorców, a francuskie czy niemieckie broni. My potrzebujemy środków na badania i rozwój dla nas, a nie dla nauki, gdzie te pieniądze przepadają, a w każdym razie te proporcje powinny być zmienione i tak dalej. I cały szereg innych konkretnych pomysłów do realizacji było zgłaszanych. Po ósme, potrzebna jest solidarność społeczna i w związku z tym nie będę tego rozwijał, choć jest to problem szalenie istotny. Zarówno państwo, jak i instytucje obywatelskie, o których mówiłem, muszą podjąć to wyzwanie. My nie możemy się rozwijać bez tego aspektu solidarności. A po dziewiąte, w takim razie powinny być także realizowane reformy we wszystkich innych dziedzinach, których nie wymieniłem. System zdrowia, nauka, bezpieczeństwo, cyfryzacja i tak dalej. Mam nadzieję, że moje koleżanki i koledzy dopełnią tej listy w sposób merytoryczny i pogłębiony. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Piotrowi Glińskiemu również za konsekwencję czasową. Ja dziękuję za ten tytuł. Po raz pierwszy w życiu zostałem przewodniczącym. Naszego zebrania. Dziękuję. I oddajemy głos pani prezes Annie Streżyńskiej. Proszę bardzo. W pełni się zgadzając z tym, co powiedział pan profesor Gliński o ważnych celach, jakimi jest partycypacja obywatelska i sprawne państwo, uważam, że jednym z kierunków, w którym musimy zmierzać konsekwentnie, a zaczęliśmy tę drogę na przełomie 2005 i 2006 roku, jest cyfryzacja. Cyfryzacja życia społecznego i państwowego. Mówiąc o cyfryzacji, mam oczywiście na myśli zagadnienia społeczeństwa informacyjnego i gospodarkę opartą na wiedzy, informatyzację administracji, budowę sieci szerokopasmowych, ale nie będę dzisiaj mówić o stronie biznesowej ani technicznej tych przedsięwzięć, ponieważ cyfryzacja nie jest samym w sobie. Ona ma znaczenie społeczne, obywatelskie i partycypacyjne. Dzisiaj chciałabym zatem szczególny nacisk położyć na cyfryzację jako narzędzie usprawniające państwo, funkcjonowanie państwa dla obywatela i przedsiębiorcy, na korzyści, jakie wszyscy możemy odnosić z tego usprawnienia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a także na cyfryzację jako narzędzie partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu państwem, podejmowaniu decyzji politycznych, kontroli finansów publicznych, wyrażaniu sprzeciwu, budowaniu wspólnot i inicjatyw. Bardzo duże znaczenie przywiązujemy do takich efektów cyfryzacji, jakimi jest usprawnienie funkcjonowania struktur administracyjnych, struktur państwowych, uproszczenie i uporządkowanie procedur, sprawna realizacja usług dla klientów, oszczędzająca nasz czas, prowadząca skutecznie do zaspokojenia naszych potrzeb na linii obywatel i po drugiej stronie państwo i samorząd. Informacja ma także dostarczać i nam, i zarządzającym informacji zarządczej niezbędnej do prowadzenia polityki, umożliwić przejrzystość działań i kontrolę każdego z nas zarówno nad naszymi sprawami indywidualnymi prowadzonymi przez administrację, jak i nad sprawami naszej wspólnoty lokalnej czy narodowej. Cyfryzacja administracji ma też doprowadzić do oszczędności. Administracja powinna być kompetentna, niewielka i sprawna, oparta na spójnych, dobrze działających, wspólnych rejestrach, bazach danych, które skrócą naszą drogę i które spowodują, że nie będziemy tym przysłowiowym interfejsem białkowym wyręczającym administrację w przekazywaniu różnych istotnych informacji. Te zintegrowane bazy wiedzy mają także pozwolić na sprawne zarządzanie wielkimi
projektami, które mają znaczenie lokalne, regionalne, ogólnopaństwowe, a także zarządzanie sytuacjami krytycznymi, czyli mają poprawić nasze poczucie bezpieczeństwa, a w efekcie wpłynąć na nasze zaufanie do państwa w tym jego podstawowym wymiarze. Informatyzacja także ma pozwolić na budowanie sprawności państwa nie tylko przez sektor urzędniczy, ale także przez sektor biznesowy i organizacje pozarządowe, które z powodzeniem mogą wykonywać zadania państwowe i zwykle cechują się przy tym większym wyczuciem i dużą innowacyjnością. Przykłady można by mnożyć, ale chciałabym przywołać takie, które mniej dotyczą struktur administracji centralnej i wielkich korporacji konsultacyjnych, ale małych organizacji społecznych i jednostek samorządowych. Jest takim przykładem na przykład matryca kalkulacyjna finansów gminnych opracowana przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP. Jest to internetowy kalkulator, który pomaga przeanalizować i zobaczyć wydatki gminne na oświatę w konkretnej gminie. Pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie, czy musimy zamykać wiejskie szkoły. Użytkownicy tej matrycy są nie tylko korzystają z samego kalkulatora, ale także mogą korzystać ze wsparcia e-learningowego. Ta inicjatywa, taki modelowy przykład współpracy między organizacją pozarządową a organizacją samorządową funkcjonuje ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki i działa na rzecz takich inicjatyw, jak na rzecz takich problemów społecznych, jak ostatnio mocno opisywana szkoła czy zespół szkół w Dąbkach, gdzie nauczyciele i dzieci bronią szkoły dla swoich dzieci. Należy więc dążyć do upowszechniania takich inicjatyw, gdzie władza działa nie tylko dla obywateli, ale z obywatelami. I dzięki przyspieszeniu wzajemnych interakcji model rządzenia może nabrać cech partnerskich. Administracja funkcjonuje patrząc z perspektywy klienta, otwiera się na obywateli, udostępnia swoje zasoby, bazy danych, rejestry, ale także inne cenne zasoby kulturalne, edukacyjne, naukowe, finansowane ze środków publicznych. Z perspektywy klienta taka administracja będzie bardziej przejrzysta, będzie bardziej pomocna, a jej obecność w naszym życiu będzie mogła być ograniczona do minimum. Informatyzacja powinna bowiem towarzyszyć zasadzie, że państwowa legislacja stwarza jak najmniej okazji do tego, żebyśmy jako obywatele i przedsiębiorcy byli zmuszeni z tej administracji korzystać. A jeżeli już mamy korzystać, to nie jako obywatele i przedsiębiorcy obciążani coraz to nowymi obowiązkami, ale jako korzystający z tych administracyjnych usług beneficjenci. Z kolei budowa sieci teleinformatycznych może zmniejszyć koszty transakcyjne w obiegu dokumentów i spraw w administracji, ale także w biznesie, który prowadzimy, powodując dostęp do informacji, wiedzy i zwiększając naszą konkurencyjność w stosunku do innych społeczeństw i gospodarek. Jeżeli administracja publiczna będzie musiała działać z perspektywy klienta i otworzyć się na obywateli, to będzie również bardziej przejrzysta i kontrolowalna. I to jest drugi aspekt mojego dzisiejszego wystąpienia, którym chcę państwa przekonać do tego, że ta pozornie techniczna i biznesowa cyfryzacja, informatyzacja, te procesy, które się toczą w państwie gdzieś bardzo z boku głównych naszych zainteresowań społecznych, mają ogromne znaczenie dla partycypacji i demokracji. Dlaczego bowiem dzisiaj wiemy, że w Dąbkach przez 22 dni toczył się strajk w obronie szkoły? Ponieważ są media elektroniczne, ponieważ jest właśnie internet. Na Facebooku to wydarzenie uzyskało
na fanpage'u kilkadziesiąt tysięcy głosów poparcia. I tam również mogliśmy się dowiedzieć wczoraj, że głodówka została zakończona, a wójt postanowił głodującym wystawić rachunek na 17 tysięcy złotych za ten strajk w obronie edukacji. Z kolei facebookowy profil Stop Likwidacji Bibliotek pokazał, że nawet takie tematy pozornie nie mające internetowego potencjału, jeśli są ważne, niepokojące, jeśli się zastosuje właściwy sposób przekazu, mogą przykuć szeroką uwagę i stać się przedmiotem internetowego protestu. Twórca tego fanpage'u dotyczącego bibliotek pokazał politykom, że czasy separacji ze społeczeństwem już nie wrócą. Chyba, że władza całkowicie odetnie się od mediów społecznościowych. Jego zdaniem jest coraz trudniej tworzyć wyłącznie PR-ową otoczkę i zastępować nią realne działania, ponieważ każda hipokryzja władzy w internecie jest błyskawicznie wychwycona, ujawniona i rozpowszechniona. Można wspomnieć też inne inicjatywy, jak inicjatywę państwa Elbanowskich, akcję Ratuj Maluchy. To także oświatowe inicjatywy internetowe. Jak widać, oświata jest bardzo ważna dla społeczności, nie tylko tej skoncentrowanej w organizacjach realnych, tu w Warszawie, w stolicy, w wielkich miastach, ale dla wszystkich. I umożliwia ta sieć, ta informatyzacja umożliwia uczestnictwo ludzi znajdujących się w bardzo różnych miejscach naszego kraju. W sieciach mamy też ważne inicjatywy dotyczące innych spraw. Protesty przeciwko rytualnemu ubojowi zwierząt, różne petycje, referenda związane ze sprawami zarządzania miastem, inicjatywy globalne. Przykładem może być to, że premier Tajlandii zlikwidowała handel kością słoniową po tym, jak petycję podpisało prawie 1,5 miliona osób z całego świata. Teraz taką akcją jest protest przeciwko patentom na żywność nieprzetworzoną, na produkty roślinne i zwierzęce, gdzie opatentowanie ich mogłoby godzić w podstawy bezpieczeństwa żywnościowego milionów ludzi z różnych narodów. Taką petycję podpisały 2 miliony osób. Wszyscy też pamiętamy światową falę protestów przeciwko amerykańskim ustawom SOPA i PIPA i odpowiadającej im w Europie umowie ACTA. Pokazało to, że ludzie się potrafią zorganizować w sieci. W przypadku tych amerykańskich ustaw protesty w styczniu 2012 roku doprowadziły do zaprzestania prac nad ustawami. W Europie umowę ACTA w niektórych krajach postanowiono jej nie ratyfikować. W efekcie właśnie tych protestów w Polsce debata 500 000 osób na Facebooku i kilkadziesiąt tysięcy osób skaczących w demonstracjach przeciwko ACTA w całym kraju odbyła się pod znamiennym hasłem najpierw prawda, potem debata, ponieważ inicjatywa ACTA miała być przeprowadzona poza naszymi plecami. Dzięki zaktywizowaniu różnych ekspertów społeczeństwo uzyskało zdolność właśnie poprzez internet debaty z władzą, ale także wyedukowania tej władzy. Sukcesy te zaowocowały kolejnymi inicjatywami sieciowymi, jak na przykład zmieleni.pl. W zakresie politycznej wolności społeczeństw widzieliśmy siłę cyfryzacji internetu w północnej Afryce, gdzie reformatorzy, demonstranci zwoływali się za pomocą internetu, którego do końca nie dawało się wyłączyć. Obserwujemy także demokratyzację życia publicznego za pomocą internetu w sąsiadującej Rosji. Internet stał się tam alternatywą dla mediów prokremlowskich, miejscem wymiany opinii, rozwoju inicjatyw społecznych, różnych, nie tylko politycznych, także konsumenckich, charytatywnych. Internet jest tam bardziej popularny jako medium niż prasa drukowana. Im silniejszy jest reżim, im silniejsze są represje wobec takich inicjatyw, tym te inicjatywy bardziej się rozwijają. Internet w Rosji zaczął pełnić także nie tylko funkcję
utraty monopolu przez władzę na zadania informacyjne, ale także zaczął pełnić funkcje koordynacyjne i konsolidacyjne różnych organizacji politycznych. W sieci toczą się śledztwa obywatelskie. Blogosfera jest miejscem wymiany poglądów politycznych. Również fałszerstwa wyborcze z przełomu lat 2011-2012 swoją reakcję na początku znalazły w internecie. Tam ludzie zwołali się na masowe demonstracje przeciwko fałszowaniu wyborów. Pani prezes, ja patrzę na mój analogowy zegarek. On mówi, że już musimy powolutku kończyć. Tak. Po protestach w Rosji, po wyborach parlamentarnych, rosyjscy politycy opowiedzieli się za rozsądną regulacją internetu. Ona do złudzenia przypominała naszą ustawę hazardową w 2011 roku, gdzie również takie pomysły były. Ja jeszcze tylko wspomnę ten moment, kiedy pan premier, pan profesor Piotr Gliński mógł przemówić do parlamentarzystów dzięki pośrednictwu tabletu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To też jest właśnie wykorzystanie siły cyfryzacji, siły internetu. I moja osobista refleksja na koniec. Gdy zaczynałam pracę w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w 2006 roku, mieliśmy w Polsce 800 tysięcy internautów. Gdy odchodziłam z urzędu w 2012 roku, mieliśmy 10 milionów internautów. Dzisiaj jest ich około 11 milionów. To jest potencjał, to jest społeczeństwo, które jest zdolne przejąć państwo, więc wykorzystajmy tę siłę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani Annie Strażyńskiej. Siła internetu objawia się również w tym, że w tej chwili możemy na pewno powiedzieć, że ogląda nas co najmniej kilka tysięcy osób, zarówno na stronie polskawielkiprojekt.pl, jak i na wielu portalach internetowych, które transmitują nasze spotkanie. Kolejnym panelistą jest pan profesor Krzysztof Szczerski. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za zaproszenie na kongres. To jest mój już trzecia obecność na kongresie, więc trochę mogę sam siebie nazwać kongresmenem. Nie tylko dlatego, że zasiadam w parlamencie polskim. Byłem poproszony o to, żeby powiedzieć słów kilka na temat polityki zagranicznej, oczywiście w kontekście tego, dokąd Polska zmierzać powinna, i chciałem, to jest bardzo projekt bardzo szeroki, ale chciałem powiedzieć dzisiaj o trzech elementach, które mi wydają się dziś najistotniejsze w tym kontekście projektowania przyszłości Polski właśnie w zakresie jej relacji z otoczeniem zewnętrznym. Po pierwsze, wszyscy wiemy, bo to jest ogólna prawda, że polityka zagraniczna zaczyna się zawsze wewnątrz kraju. Tak? Że to stan państwa pozwala na prowadzenie polityki zagranicznej w tej czy innej formie, to znaczy tak naprawdę warunkuje zdolności państwa do prowadzenia polityki zagranicznej. I w tym sensie wydaje mi się, że zadaniem pierwszym, które stanie przed polskim rządem po zmianie władzy, będzie powrót Polski na ścieżkę rozwoju wedle wzorów cywilizacji zachodniej. Inaczej mówiąc, powrót Polski na zachód z sytuacji tej, w której jesteśmy dzisiaj. Dlaczego mówię o tym, że chodzi o powrót na ścieżkę rozwoju wedle wzorców cywilizacji zachodniej? Otóż dlatego, że jakkolwiek to może być lista kontrowersyjna, ale dobrze ilustruje to, o czym chcę powiedzieć, mianowicie w książce Cywilizacja, Zachód i cała reszta, czy reszta świata, Niall Ferguson opisał 6 elementów, które jego zdaniem spowodowały zwycięstwo Zachodu w konfrontacji z resztą świata. Te 6 elementów, które jego zdaniem, jak powiedziałem, to może być lista pełna, niepełna i do dyskusji, ale podkreślam ją, gdyż ona o tyle właśnie jest nowatorska, że nie wspomina o tych elementach, które wydają się być naturalne, czyli demokracja i kapitalizm. To nie tylko to decydowało o tym, że Zachód jest taki, jaki jest, i że Zachód właśnie w sensie rozwoju potęg wygrał ten wyścig. Tak? Że wygrał je właśnie w kategoriach polityki międzynarodowej, czy właśnie jakby w kategoriach tej hierarchizacji potęg. Po pierwsze, konkurencja, czyli decentralizacja życia politycznego, gospodarczego, wewnętrzna konkurencja, która stała się podwaliną narodowego państwa i także rozwoju gospodarczego. Po drugie, nauka, sposób badania, pojmowania zjawisk,
ale także pewne refleksje nad samym sobą i nad tym, że Zachód był w stanie zmierzyć się ze światem wokół niego. Po trzecie, własność oparta na prawie, czyli rządy prawa rozumiane jako ochrona prywatnej własności, jako pokojowe rozwiązywanie konfliktów, która stała się jakby podstawą do tworzenia właśnie wizji państwa i demokracji, jako także demokracji właścicieli państwa, obywateli. Po czwarte, opieka zdrowotna i medycyna, które powodowały zwycięstwo rozwój całej gałęzi nauki, która de facto spowodowała zwycięstwo nad bardzo wielką ilością chorób, poprawiła stan zdrowia mieszkańców Zachodu i w efekcie przedłużyła ich życie, a później także w tym sensie ich zdolności do konkurencji globalnej. Po piąte, rynek konsumenta, czyli sposób życia, w którym gospodarka i produkcja jest nastawiona za realizację potrzeb ludzi, tak na to, że tak naprawdę to konsumenci na rynku decydują o kształcie gospodarki. I po szóste, etyka pracy. Praca rozumiana jako element powinności, ale także właśnie szanowana jako element dobrobytu i tego, że wiąże się z nim prawa i obowiązki związane z pracą. Podkreślam zatem te sześć elementów: konkurencja, nauka, konkurencja i decentralizacja, nauka, własność oparta na prawie, opieka zdrowotna i medycyna, rynek konsumenta i etyka pracy. Myślę, że Donald Tusk byłby bardzo zdziwiony, że nie ma tutaj żadnej mowy o stadionach. Nie ma w ogóle mowy o turniejach piłkarskich. No, to nie to jest elementem rozwoju cywilizacyjnego, jak do niedawna słyszeliśmy. Zresztą dzisiaj jest też bardzo zabawny wywiad w jednej z gazet, gdzie taki guru od marek światowych, Wally Ollins, wypowiada się na temat tego, jak tworzyć markę polską, i dziennikarz usilnie go pyta, no a Euro 2012. On w końcu w pewnym momencie tam w tym wywiadzie jest takie, de facto odburkuje mu, nie, że pan da spokój w końcu z tym turniejem, prawda? Takie rzeczy się dzieją na świecie, nie mają żadnego wpływu na długoterminową ani markę państwa, ani na długoterminowy sukces kraju, jeśli chodzi o jego wizerunek. On mówi, że w tym samym roku w Londynie była olimpiada i nikt tak bardzo w Londynie do dzisiaj jakby nie zachwyca się faktem, że odbyła się olimpiada. Więc to nie to jest zatem decyduje o hierarchii potęg. To nie turnieje piłkarskie i nie budowanie stadionów, tylko te sześć elementów, na które zwracam uwagę. Dlatego też na nie zwracam uwagę, że wszystkie te sześć elementów dzisiaj w Polsce po ostatnich sześciu latach rządów są właśnie w zapaści. Jak patrzymy na te elementy, no to właśnie mamy do czynienia z katastrofalnym stanem nauki i edukacji, opieki medycznej, poszanowanie szacunku dla pracy i etyki pracy, zły element poszanowania własności i szacunku dla prawa, w tym właśnie dla prawa własności, utratą także narodowej własności, utratą konkurencyjności gospodarki rozumianej jako innowacyjność poprzez właśnie załamanie w tym sektorze i tak dalej, i tak dalej. Jak patrzymy na te sześć elementów, o których mówi Ferguson, to popatrzymy, zobaczymy bardzo wyraźnie zatem, że wszystkich sześciu przewagach Zachodu nad resztą świata Polska jest dzisiaj w stanie regresu, a nie w stanie rozwoju. Więc dlatego mówię, że zadaniem pierwszym rządu, czy władzy, która przejmie obowiązki polskie w najbliższym czasie, będzie powrót do kanonu cywilizacji zachodniej w Polsce. Do tych elementów tak rozumianego rozwoju, który właśnie kreowany jest poprzez to, co daje przewagę Zachodowi nad całą resztą. To jest punkt pierwszy zatem. Powrót do Zachodu. Przywrócenie Polski na tory cywilizacji zachodniej. Punkt drugi. To jest odejście od myślenia o polskich władzach w kategoriach rządu lokalnego, pewnego miejscowego zarządu powierniczego wobec zewnętrznych sił. Niestety mam takie wrażenie, a także coraz częściej słyszę to w słowach, że rządzący dzisiaj Polską myślą o sobie i mówią o sobie w kategoriach rządu lokalnego, instytucji lokalnych. Często to się powtarza także na posiedzeniach na przykład Komisji Spraw Unii Europejskiej, gdzie gdy ktoś na przykład mówi o Komisji Nadzoru Finansowego, mówi o lokalnym regulatorze. Jeśli mówi o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, mówi o lokalnej instytucji regulującej. Jeśli mówi o polskim Sejmie, mówi o lokalnym parlamencie. No. Tak jakby polskie instytucje konstytucyjne miały charakter wyłącznie lokalny. Jakby tak naprawdę ośrodek, który ma realne siłę sprawczą, znajdował się poza Polską, a w Polsce istniał wyłącznie warszawski oddział, no, który ma większą lub mniejszą zdolność do adaptacji, większą lub mniejszą zdolność do realizacji postanowień tego ośrodka i ma ewentualne prawo do zgłaszania uwag
postulatów, wniosków, bez gwarancji, że zostaną one wzięte pod uwagę. Tak, tak jakbyśmy tworzyli lokalne warunki do działania na naszym terenie zewnętrznych sił. Że to jest siła sprawcza, to co czyni fakty polityczne znajduje się i gospodarcze znajduje się poza naszym krajem. Ten zewnętrzny ośrodek sprawczy jest różnie definiowany, ale ta subordynacyjno-suplikacyjna postawa jest trwała. Niezależnie od tego, co jest miejscem, czy co jest tym ośrodkiem. A jedni będą oczywiście ten ośrodek definiowali jako tą mityczną Brukselę. Drudzy będą definiowali ten ośrodek jako rynki finansowe, agencje ratingowe. Trzeci będą definiowali ten ośrodek jako naszych silnych sąsiadów. Niemcy z jednej strony, a Rosję z drugiej. Tak czy owak, problem polega na tym, i to jest najistotniejszy problem polskiej polityki zagranicznej dzisiaj, że władza w Polsce, mam takie wrażenie, zdaje sobie sprawę z tego, że każdy z tych zewnętrznych ośrodków, zmieniając warunki swojego wpływu na to, co dzieje się w Polsce, może ten rząd odwołać. Że ten rząd może być wysadzony poprzez zmianę zewnętrznych warunków, na których pozwala się mu funkcjonować. Że jest, że zmiana ratingu, zmiana oprocentowania obligacji względem relacji z Rosją, to jest kwestia oczywiście tego wszystkiego, co działo się po 10 kwietnia. W każdym innej sytuacji, da? Ten rząd w Polsce może być odwołany, czy może być obalony przez zmianę warunków zewnętrznych. Więc drugi za ten punkt niezwykle podstawowy oczywiście to jest odzyskanie podmiotowości, żeby nie być w takiej sytuacji zależności od zewnętrznych ośrodków, które powodują, że można zmieniać władzę w Polsce poprzez zmianę swoich warunków ich działania. To jest możliwe, ale po prostu trzeba odzyskać, odbudować w Polsce niezależność. I trzecim elementem, który jest istotny w moim przekonaniu, to jest po prostu nowe otwarcie polityce zagranicznej, na które będzie polegać według mnie przynajmniej na 6 komponentach, o których powiem już tylko w skrócie. Po pierwsze, chodzi o powrót do pełnowymiarowej polityki bilateralnej, która dzisiaj jest w regresie. Coraz częściej zastępuje ją polityka w ramach, na przykład polityka w ramach Unii Europejskiej. Coraz rzadziej polski minister spraw zagranicznych jeździ sam gdziekolwiek i coraz mniejsza jest agenda dwustronna. My w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu mamy taką możliwość przepytywania wyjeżdżających na placówki polskich ambasadorów, z jaką agendą polityczną jadą na te placówki. Zwykle są to puste odpowiedzi. Tam jest odpowiedź o promocji Polski, dobrego wizerunku, takie różne miękkie rzeczy. Właśnie działanie w ramach państw Unii Europejskiej czy w jakiejś innej grupie. Natomiast bardzo rzadko ambasador wyjeżdżający na placówkę dzisiaj jest w stanie powiedzieć o agendzie bilateralnej tej placówki. I ja uważam, że należy powrócić do polityki bilateralnej także o zasięgu globalnym. Tak, jeśli pamiętamy ostatni wyczyn premiera Tuska, czyli ucieczkę do Nigerii, to dlatego ona była ucieczką, że nie ma żadnego kontekstu polityki afrykańskiej Polski. Gdyby Polska miała politykę w Afryce, prowadziła normalną politykę dwustronną czy wielostronną w Afryce, to wyjazd polskiego premiera do Afryki nie byłby rzeczą kuriozalną. On wydawał się, poza tym kontekstem daty, on wydawał się dla większości opinii publicznej rzeczą kuriozalną, dlatego że po prostu był wystrzałem na pustym polu. Nie mamy polityki afrykańskiej, więc nagły wyjazd do Nigerii wydawał się być właśnie ucieczką, tak jak kiedyś wyjazd do Ameryki Południowej. Nie mamy także polityki w Ameryce Południowej, a nie ma powodu, żebyśmy jej nie mieli. Polska ma wystarczające zasoby ludzkie i interesy przede wszystkim i kontakty i sieć placówek do tego, żeby prowadzić politykę bilateralną na skalę globalną. I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, to pewnie o tym będzie mówił jeszcze pan profesor Czaputowicz więcej. Naszym zadaniem jest obrona wspólnotowego charakteru Unii, której zagraża dziś egoizm i partykularyzm ze strony strefy euro i jej najsilniejszych państw. To strefa euro żeruje dzisiaj na Unii i oczekuje, że cała Unia będzie zajmowała się jej problemami. To oni są, strefa euro dzisiaj, jako strefa, nie mówię jako państwa, bo one są wystarczająco silne gospodarczo, żeby sobie poradzić, ale strefa euro dzisiaj problemem Europy. Jeśli strefa euro oczekuje od reszty Unii, tym od nas, solidarności z jej problemami, to my także mamy prawo oczekiwać wzajemności w rozwiązywaniu naszych problemów. To nie jest tak, że to jest awangarda, że to jest pierwsza grupa Europy. Nie, dzisiaj to jest grupa z problemami i nie może oczekiwać tego, że cała Europa będzie składać się na to, żeby rozwiązać jej wewnętrzne problemy. Owszem, możemy to zrobić, ale to jest gest solidarności z naszej strony.
A w takim razie mamy prawo oczekiwać wzajemności w solidarności ze strony państw strefy euro. Po trzecie, musimy powrócić do geopolitycznej rozgrywki o region Europy Środkowej i Wschodniej wedle wzorców świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mówię wyraźnie, jeszcze podkreślę, powrócić do geopolitycznej rozgrywki o tę część Europy. To jest także nasze zadanie, nasz obowiązek. Po czwarte, oczywiście musimy wrócić do wielowymiarowej strategii bezpieczeństwa. To o tym także wiem, że była mowa wczoraj w czasie panelu wieczornego. Po piąte, musimy rozumieć i wrócić do strategicznego rozumienia polityki promocyjnej wizerunkowej Polski na świecie, takiej, która realnie buduje przemyślany, zintegrowany wizerunek Polski, polską markę wspomagającą polskie przedsiębiorstwa czy polski biznes, ale także przede wszystkim walczącą o dobre imię Polski, a nie samodegradacja dobrego imienia Polski, jak często ma to miejsce, także za pieniądze publiczne, które w Polsce są wydawane na dzieła sztuki, które samodegradują Polskę. I po szóste, to jest współpraca z Polakami i Polonią jako partnerami w polityce międzynarodowej. Dzisiaj mamy sytuację, w której Polska, Polonia i Polacy zostali sprowadzeni do klientów politycznego klientelizmu. Próbuje się narzucić im klientelizm polityczny wobec ministerstwa, które przejęło pieniądze na pomoc dla Polonii. To nie tak. Polacy i Polonia za granicą to są partnerzy w polityce polskiej, a nie klienci polskiej polityki, którym możemy rozdawać udziały według naszej woli. Te trzy elementy wydają mi się zatem najbardziej istotne. Po pierwsze, powrót Polski na zachód. Po drugie, uzyskanie podmiotowości, znaczy zerwanie z sytuacją uwikłania zewnętrznego tak głębokiego, że czynniki zewnętrzne mogą doprowadzić do politycznej zmiany w Polsce. Po trzecie, ponowne rozwinięcie wielowymiarowej polityki zagranicznej w tych elementach, o których mówiłem, a przede wszystkim powrót do Polski jako aktora polityki międzynarodowej w rozumieniu bilateralnym. Powrót do polskiej polityki o zasięgu globalnym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu profesorowi Szczerskiemu. Dyscyplina godna najwyższego uznania, dyscyplina czasowa. I pan profesor Ryszard Bugaj. Proszę państwa, ja bym chciał skupić uwagę państwa na sprawach gospodarki, ale mam pełną świadomość, że to, co się dzieje w gospodarce, jest determinowane także przez zdarzenia w sferze politycznej i społecznej. Byłbym ostatnim z tych, który by nawoływał politycy jak najdalej od gospodarki. Natomiast nawoływałbym ich, by działali zgodnie z mandatem, jakim dysponują i by działali maksymalnie racjonalnie. Z tych powodów, mówiąc przede wszystkim o różnych problemach gospodarczych, na koniec będę chciał jednak zrobić małą wycieczkę w sferę polityki. My mamy dzisiaj, jak sądzę, dwa niesłychanie ważne powody, żeby się zastanowić nad najbardziej podstawowymi uregulowaniami, jakie mamy w gospodarce po 20 latach transformacji. Po pierwsze, światowa gospodarka znajduje się w kryzysie. Nie bardzo wiemy, jak się ten kryzys będzie rozwijał. Są różne poglądy. Jedno nie ulega wątpliwości. O ile przed 2007 rokiem można było zgłaszać różne postulaty do tego ładu, który się wtedy ukształtował, ładu neoliberalnego, o tyle po doświadczeniach tego kryzysu te wątpliwości się niesłychanie wzmocniły. Mamy więc bardzo dużo powodów, żeby myśleć o najbardziej podstawowych rzeczach, które dzisiaj funkcjonują. No i jest druga kwestia, dla nas być może ważniejsza, a mianowicie wydaje mi się, nie jestem tu specjalnie odosobniony, że wyczerpują się motory wzrostu polskiej gospodarki. Ten wzrost w minionym dwudziestoleciu nie był taki imponujący. To było w przedziale 4-5%. Nie bardzo dużo. W przeszłości różne kraje rozwijały się dużo szybciej, transformujące się. Ale nie było to też bardzo mało. To, co nam dzisiaj grozi, jak sądzę, to znaczne obniżenie tej stopy wzrostu. Pewnie do 2-3%. I to, co jest wielkim wyzwaniem zarówno dla świata akademickiego, ekonomicznego, jak i oczywiście dla świata polityki, to szukać odpowiedzi, jak temu zapobiec. Bo to by w gruncie rzeczy oznaczało, że Polska na tle Europy zajęła na stałe swoje miejsce, że już nie będzie zmniejszać dystansu ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Jest wiele kwestii, które wymagają poważnego rozważenia. Ja bym chciał Państwa uwagę skupić na pięciu kwestiach, które mnie wydają się najważniejsze. Nie będę udzielał łatwych odpowiedzi na żadną z tych kwestii, chociaż wszędzie chciałbym zaznaczyć, co moim zdaniem powinno się przydarzyć. Otóż pierwsza kwestia to jest model polityki makroekonomicznej. Mamy tutaj generalnie rzecz biorąc dwie możliwości. Od polityki makroekonomicznej, która jest skoncentrowana wyłącznie na zapewnieniu stabilności cen, na zwalczaniu inflacji i która przyjmuje założenie, że jeżeli tylko ceny będą stabilne i rynek będzie swobodny, to gospodarka będzie się skutecznie i szybko rozwijać. I jest drugi model polityki makroekonomicznej. W różnych wersjach można go przedstawiać, powiedzmy sobie, polityki makroekonomicznej aktywnej. Takiej polityki makroekonomicznej aktywnej, która bierze pod uwagę różne uwarunkowania, która próbuje między innymi przeciwdziałać negatywnym szokom, które płyną z gospodarki światowej albo z gospodarki krajowej. Od razu na marginesie trzeba tu powiedzieć, że ten drugi model polityki jest w gruncie rzeczy niemożliwy, jeżeli Polska przyjmie euro. Z natury rzeczy wtedy tracimy ten instrument, chociaż oczywiście pozostaje jeszcze instrument polityki fiskalnej. Druga kwestia to jest kwestia wsparcia rozwojowego ze strony państwa. Możemy znowu mieć tutaj, skrajnie patrząc, dwa modele. Od modelu, w którym przyjmiemy, że państwo w ogóle nie bierze na siebie obowiązku wspierania rozwoju w długim okresie. Do modelu, w którym państwo pełni cały szereg, nie niszcząc rynku, nie sprzeciwiając się prywatnej własności. Podejmuje cały szereg działań, które mają sprzyjać rozwojowi w długim okresie. Jakie to są działania? No, to przede wszystkim są oczywiście inwestycje infrastrukturalne, to są nakłady na naukę, to jest ekonomiczna polityka zagraniczna, oczywiście bardzo istotna z pewnego punktu widzenia, to są wysiłki w zakresie edukacji, a w moim przekonaniu prawdopodobnie także pewne wysiłki w dziedzinach, które, o, no właśnie, jak mówiła pani Stężyńska, oparte na wiedzy, ale wobec słabości kapitału krajowego wymagającego inicjatywy państwowej, silnej inicjatywy państwowej. Trzecia płaszczyzna to jest model przedsiębiorstwa. Możemy tu mieć model przedsiębiorstwa, mówię o dużym przedsiębiorstwie w tej chwili, który jest powszechnie w tej chwili powszechny. To jest model przedsiębiorstwa, w którym kapitał, własność, kapitał jest nomadyczny, przepływa swobodnie i w krótkim okresie, nie jest związany z przedsiębiorstwem, gdzie menedżerowie mają bardzo wysoką autonomię i nieograniczoną zdolność do podejmowania decyzji poza ograniczeniem, które wynika z rynków finansowych. A pracownicy są sprowadzeni do statusu siły najemnej. Nie mają żadnej możliwości wpływania. Tu, chociaż mówię tutaj o przedsiębiorstwie, a więc o bycie mikroekonomicznym, nie bez znaczenia jest jeszcze coś innego, mianowicie kwestia stosunku do regulacji interesów pracowniczych i strach mi użyć tego słowa, bo ono jest skompromitowane do interesów kapitału. Czy jest to model z tego punktu widzenia całkowicie podporządkowany relacjom żywiołowym, relacjom sił na poszczególnych rynkach, poszczególnych przedsiębiorstwach? Czy jest to model, w którym próbujemy koordynować, szukać punktu równowagi, gdzie pojawia się państwo jako aktywny czynnik ułatwiający zawieranie porozumień przekraczających granice przedsiębiorstwa. Czwarta sprawa to jest kwestia środków na rozwój. Tutaj sprawą zupełnie kluczową są dwie rzeczy. Mogą to być w ogromnym stopniu środki przede wszystkim zagraniczne. W przypadku Polski, kraju relatywnie słabiej rozwiniętego, ta kwestia jest bardzo ważna oczywiście. Czy są to środki jednak w ogromnym stopniu, czy przede wszystkim krajowe? Nie bez znaczenia jest także, czy są to środki gromadzone z oszczędności przeciętnych obywateli, czy są to środki wąskiej grupy oligarchicznej, która skumulowała bardzo wielkie zasoby i nimi dysponuje. Tu także stoimy przed koniecznością, jak myślę, spojrzenia na polską sytuację i dokonania
wyboru. No i w końcu piąta sprawa, mianowicie to jest kwestia modelu państwa opiekuńczego. Tutaj sprawą kluczową absolutnie z tego punktu widzenia jest pytanie, czy stawiamy na indywidualne, brutalne bodźce rynkowe wyłącznie, bo w jakim zakresie one muszą oczywiście w gospodarce prywatno-rynkowej funkcjonować. Czy szukamy, budujemy pewną siatkę zabezpieczeń, która powoduje, że myślenie także o gospodarce, o społeczeństwie jest myśleniem w kategoriach wspólnoty i współodpowiedzialności za rezultat. To niesłychanie ważna sprawa w moim przekonaniu. Jeżeli, proszę Państwa, te pięć spraw, a można by było tych spraw oczywiście wymienić znacznie więcej, mnie kusiło, żeby podnieść tu jeszcze sprawę deregulacji, ale obawiałem się, że Pan Pyza mi nie pozwoli i mnie skróci gdzie indziej ostrzej. Nie będę tego robił. Te pięć spraw można spróbować uporządkować i powiedzieć, że w gruncie rzeczy możemy zredukować do dwóch modeli. Ustrój, który panuje w zakresie problemów społeczno-gospodarczych, mianowicie możemy je zredukować do modelu, który ja sobie roboczo określam jako liberalno-indywidualistyczny i do modelu, który sobie roboczo określam jako wspólnotowo-państwowy. W każdym przypadku, proszę Państwa, mamy do czynienia oczywiście z gospodarką typu kapitalistycznego. Chcę z naciskiem podkreślić, globalnej alternatywy dla ładu kapitalistycznego nie ma. Nie ma. Natomiast ten ład kapitalistyczny może i w przeszłości, żeśmy tego doświadczali, realizować się w różnych wersjach. I tu poziom wyboru, zakres wyboru jest dość znaczny i my przed takim wyborem stoimy. Gdzie jest Polska z tego punktu widzenia? Moim zdaniem Polska jest dość bliska tej krawędzi ładu liberalno-indywidualistycznego. Proszę spojrzeć, proszę Państwa. W polityce makroekonomicznej co prawda są różne kompromisy robione, ale nie zmienia to w niczym faktu, że Polska jest pierwszym krajem, już teraz chyba nie jedynym, bo Niemcy zdaje się to zrobili, który wpisał do konstytucji normę zadłużenia. Norma zadłużenia, norma ostrożnościowa, o niej można powiedzieć różne rzeczy, ale na pewno jest ona znakiem, manifestacją tego, że polityka makroekonomiczna ma być pasywna. Ci, którzy chcą wpisania, to nieprzypadkowo profesor Balcerowicz był głównym motorem, że tak powiem, zabiegającym o wpisanie tego do konstytucji. Chcą, żeby polityka makroekonomiczna była pasywna, by ograniczała się wyłącznie do obrony stabilności cen. Druga kwestia. Wsparcie rozwojowe. No, jesteśmy jednym z niewielu krajów rozwijających się, w którym autostrady są płatne i drogie, których do kolei się nie dopłaca. A co to znaczy, że się prawie nie dopłaca, trochę się dopłaca? Co to znaczy? To znaczy, że konkurencyjność eksportowa jest mniejsza niż na przykład Niemiec z tego punktu widzenia, gdzie po autostradach jeździ się bezpłatnie, a do kolei dopłaca się górę pieniędzy. To nie ulega wątpliwości. Wydatki na naukę są szczątkowe w Polsce, na robienie nowej technologii. Można by to kontynuować, ale nie warto. Model przedsiębiorstwa jest w Polsce w ogromnym stopniu modelem, w którym pracownicy zostali zepchnięci, i to mimo innej polskiej tradycji, zostali zepchnięci na poziom siły roboczej. Proszę Państwa, z tego wynikają daleko idące konsekwencje. Mianowicie te konsekwencje są takie, że relacje między przedsiębiorcami a pracownikami są niesłychanie napięte. Każdy pracodawca uważa, że pracownik to leni oszust, a każdy pracownik sądzi o przedsiębiorcy, że to złodziej. I w związku z tym oczywiście organizowanie procesów produkcyjnych wymaga dodatkowych nakładów. To w ekonomii w tej chwili jest żywy nurt badań od kilkudziesięcioleci na nadzór po prostu. Koszty transakcyjne nadzoru są relatywnie drogie, ale tak z całą pewnością jest w Polsce. Jeśli chodzi o środki na rozwój, nie mamy tu dobrego bilansu. To jest paradoksalna rzecz, ale jak otwieramy rocznik statystyczny, to nigdzie w tym roczniku statystycznym nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, jaka część polskich przedsiębiorstw znajduje się pod kontrolą kapitału zewnętrznego, zagranicznego. Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Wiemy, że w przypadku banków to jest mniej więcej 80%.
To jest mniej więcej 80. Ale proszę Państwa, nie ma wielkiego problemu dramatycznego. Jest wysokie zadłużenie polskiego państwa, ale nie dramatycznie wysokie. Natomiast bardzo wysokie jest, już niepokojąco wysokie, zadłużenie Polski jako takiej. Jest masa kredytów, które są kredytami walutowymi, i to jest zadłużenie zagraniczne. Jest masa pożyczek udzielanych przez przedsiębiorstwa zagraniczne polskim filiom, i to jest polskie zadłużenie zagraniczne polskiej gospodarki. Z tego punktu widzenia, jak myślę, możemy powiedzieć, że Polska w ogromnym stopniu korzysta z oszczędności wypożyczonych, i powiedzmy wyraźnie, to nie jest tak, że te oszczędności wypożyczone przychodzą do nas bez opłaty. Trzeba za to zapłacić. Jeżeli weźmiemy pod uwagę prywatyzację pewnego banku, którego nie wymienię nazwy, nigdy nie wiadomo, kiedy się procesy toczą, a bank ma dużo pieniędzy, ale w każdym bądź razie nie, to powiedziałbym tak, to co oni zapłacili za nabycie tego banku w postaci dywidendy już otrzymali, a jeszcze im bank został, który jest dużo wart. Ta sprawa jest bardzo poważna z tego punktu widzenia. No i w końcu model państwa opiekuńczego, proszę państwa. Nie mówię, żeby go nie zmieniać, ale mówię, przepraszam, nie chcę w to za chwileczkę. To jest państwo opiekuńcze bardzo słabiutkie wbrew temu, co się mówi. Bardzo słabiutkie. Spójrzcie państwo na zabezpieczenie dla bezrobotnych na przykład. Ono jest zupełnie marginesowe. Ale przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na państwo opiekuńcze, to musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ono wywołuje efekt zmniejszenia, istotny efekt, zmniejszenia zróżnicowania dochodów, które generuje rynek, bo rynek musi generować duże zróżnicowanie. Moja odpowiedź jest taka, że jeśli chodzi o generalnie system podatkowy, to jest to system podatków degresywnych. To znaczy, że różnice w dochodach po opodatkowaniu są większe niż przed opodatkowaniem. Tak bym to powiedział. No i chcę przejść do konkluzji. Ja myślę sobie, że jest rzeczą bardzo ważną, żebyśmy zrobili krok, większy lub mniejszy krok. Ja bym wolał większy oczywiście, w kierunku ładu w gospodarce tego, który określiłem jako wspólnotowo-państwowy. Od ładu liberalno-indywidualistycznego. Jestem przekonany, że to jest w Polsce potrzebne ze względu na postawy ludzi, ze względu na integrację ludzi z państwem, z całą wspólnotą. Że ta integracja ma swoje istotne następstwa korzystne także dla rozwoju gospodarczego. Jestem przekonany, że jest to konieczne dla przeciwstawienia się spadającej dynamice rozwoju gospodarczego Polski. Czy to się dokona? I na koniec chcę przejść do świata polityki. Proszę Państwa, jestem trochę pesymistyczny. Jestem trochę pesymistyczny. Dobrze, że tu o tym obradujemy. Dobrze by było, ale nie wiem, czy to się stanie. Żeby został wygenerowany jakiś projekt. I żeby były inne projekty. Jasne i jako tako wiarygodne. Od razu powiem, że niezależnie od tego, co ogłosi ruch Palikota, powiem, że to nie ma żadnego znaczenia. Bo to będzie projekt na poniedziałek, nie wiadomo, czy obowiązujący we wtorek. Myślę, że także niektóre inne ugrupowania nie mają takiego minimalnego poziomu wiarygodności, który by był przesłanką do wyboru. Natomiast to, co nam, jak sądzę, bardzo zagraża, to dryf. To dryf. To znaczy taka sytuacja, kiedy pod wpływem doraźnej konieczności aktualnie rządząca grupa będzie wykonywać nieskoordynowane ruchy raz w tą, raz w tamtą, trochę tak, trochę tak. My to zresztą obserwujemy, ten impas, który po powstaniu kryzysu w gospodarce światowej się pojawił, my przecież w różnych krajach obserwujemy. Czyż nie obserwujemy go w Grecji, czyż nie obserwujemy go w Hiszpanii, w Portugalii? Obserwujemy go. I bądźmy dorośli, to nam także grozi. I myślmy, co można by było zrobić, żeby ta groźba się nie zrealizowała. Dziękuję. Bardzo dziękujemy profesorowi Ryszardowi Bugajowi, ostatni z panelistów w pierwszym panelu, a później kilka minut dyskusji. Pan profesor Jacek Czaputowicz, proszę bardzo. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie do udziału w tym kongresie. Dziękuję panu profesorowi
Niejskiemu za zaproszenie mnie do udziału w gronie swoich ekspertów. Poczytuję sobie to za honor, zaszczyt, by móc pracować w takim zespole i nad tak ważnymi sprawami. W swoim wystąpieniu odniosę się do wizji Unii Europejskiej w kontekście pytania naszego panelu. Do jakiej Europy Polska powinna zmierzać? Innymi słowy, jakie powinno być stanowisko Polski odnośnie do przyszłego kształtu Unii Europejskiej i co dzieje się w tych dyskusjach teoretycznych ujmujących tą wizję Unii Europejskiej? Argumenty przedstawię w trzech punktach, w trzech częściach. Najpierw pokrótce przypomnienie koncepcji federacji, otwartego konstytucjonalizmu i chyba istotnie, moim zdaniem, idei sytuacji kryzysowej, sytuacji nadzwyczajnej, tak jak on to sformułował Karl Schmitt. Na tym tle chcę omówić koncepcję Europy jako imperium. Może to brzmi zaskakująco, ale ta koncepcja padła podczas dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej w polskim Sejmie i jest coraz bardziej dyskutowana i chcę przedstawić jej krytykę z perspektywy wartości europejskich. I na koniec jeszcze jedna istotna rzecz w kontekście kształtu Unii Europejskiej, która dotyczy deficytu demokracji. Chcę się zastanowić, nad czym polega ten deficyt demokracji, bo uważam, że ten problem wymaga nowego spojrzenia. Otóż przechodzę do pierwszej kwestii, czym jest Unia Europejska. I wiemy, one są, te opinie dość popularne wśród badaczy, że Unia Europejska jest odrębnym systemem politycznym. Część utrzymuje, że jest to z kolei pewna szczególna cecha systemu międzynarodowego, że nie jest to jeszcze system polityczny, ale trzymajmy się tej pierwszej koncepcji. Jednak by zawiązać federację, moim zdaniem, konieczny jest traktat konstytucyjny, na mocy którego zostaną w sposób formalny przekazane kompetencje władzy nadrzędnej. Wiemy, że dotychczas nie udało się tego przeprowadzić. Zwracam uwagę na jedną istotną cechę federacji, która pojawia się w większości definicji. Jest to dobrowolność. Dobrowolność przekazania władzy przez państwa członkowskie na rzecz wspólnych instytucji. Innymi słowy, to przekazanie władzy powinno dokonać się w procesie demokratycznym, oczywiście nie na zasadzie przymusu. Czy jest to możliwe? Mam wątpliwości, wiele osób ma wątpliwości. Proponowałbym taki test. Może najpierw niech dwa państwa, na przykład Francja i Niemcy, utworzą federację, przekonają nas, że jest to możliwe, a później my zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Jeżeli nie są w stanie tego zrobić, to dlaczego federacja w większej grupie państw ma być możliwa, jeżeli między dwoma nie jest? Polska uczona Jadwiga Staniszki stwierdzi, że mamy do czynienia z pełzającym federalizmem. Otóż jej zdaniem Niemcy dążą do stworzenia politycznej struktury federalnej Unii Europejskiej zamiast kontynuowania funkcjonowania w szarej sferze. Niejako jej zdaniem ukrywają się za strukturami unijnymi czy też za euro. Przeciwieństwem federalizmu jest otwarty konstytucjonalizm, który umożliwia zachowanie różnorodności. Dzięki właśnie tolerancji konstytucyjnej pozwala ona na wyłączenia, na wieloznaczności, na interpretację norm w poszczególnych państwach, w poszczególnych kulturach. Wspomniałem na samym wstępie, że interesująca to jest koncepcja kryzysu Karla Schmitta, który twierdził, że sytuacja wyjątkowa, a twierdzę, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia właśnie z tym schmittowskim stanem wyjątkowym, unaocznia, kto podejmuje ostateczne decyzje i kto jest suwerenem. Innymi słowy, kryzys nie tworzy suwerena, ale pokazuje, kto nim jest. I mamy do czynienia dzisiaj właśnie z takim ujawnieniem tej rzeczywistej władzy, która się kryje za instytucjami unijnymi. Przechodzę do drugiego punktu, czyli koncepcji Unii jako imperium. Ostatnio słyszymy, że Unia Europejska
nie jest właśnie już federacją, to było modne jeszcze rok temu, ale może ona jest imperium. W kategoriach imperium trzeba ją interpretować. Pojęcie się, to pojawiło się w dyskusji właśnie miesiąc temu nad kierunkami polityki zagranicznej. Wydaje mi się, że wymaga ono tutaj analizy i dyskusji. Powiem na wstępie, że nie jest to koncepcja nowa. W latach 70. ubiegłego wieku Hadley Bull pisał o systemie neośredniowiecza jako modelu dla Unii Europejskiej. Z kolei jakieś 5 lat temu oksfordzki badacz Polak Jan Zielonka wydał pracę Europa jako imperium. Wskazywał, że władza w Unii Europejskiej jednak nie jest hierarchiczna, lecz policentryczna, co jest właśnie zbieżne z tym systemem średniowiecza. To, co jest istotne w tych dwóch koncepcjach i innych jeszcze wcześniejszych z tego okresu, to, że Unia Europejska tworzy system władzy, tworzy system lojalności analogiczny do średniowiecznego, przy czym najwyższy poziom tworzą instytucje unijne dzisiaj z siedzibą w Brukseli. Ale proszę Państwa, na tym tle pojawia się inna interpretacja. Dokonują ją jej badacze niemieccy, monachijscy Ulrich Beck i Edgar Grande. W ich ujęciu imperium cechuje już nie ten wielopoziomowy, policentryczny charakter władzy, ale hierarchia i podporządkowanie. Już nie jak w imperium średniowiecznym, a jak w imperium rzymskim. Ich zdaniem należy zaakceptować w Europie asymetrię władzy, należy zerwać z fikcją równości państw. Dzisiejsze imperium europejskie cechuje porządek panowania, w którym prawa i status państw różnią się. Zmiana między tymi koncepcjami polega także na tym, że to centrum już nie jest ulokowane w Brukseli w instytucjach unijnych, lecz tworzą ją władze Niemiec. One jest ulokowane w Berlinie. Tam podejmowane są istotne decyzje dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej, instytucji europejskich, a także poszczególnych państw członkowskich. Koncepcja, żeby wskazać to źródło tych według mnie ważnych stwierdzeń, została przedstawiona w zbiorze na temat teorii politycznych Unii Europejskiej, a wcześniej sformułowana też w książce wydanej po polsku Becka i Grande Europa kosmolityczna. Stawiam teraz pytanie o to, czy imperium może być demokratyczne. Otóż zgodnie z większością definicji cechą imperium jest nierówność podmiotów. Moim zdaniem z tej nierówności podmiotów w sposób konieczny wynika brak demokracji. Demokracja może istnieć jedynie między równymi. Jakie bowiem państwo w sposób nieprzymuszony, w sposób demokratyczny zaakceptuje relacje nierówności i podporządkowania? Demokracja imperialna przypomina mi koncepcję demokracji socjalistycznej, która występowała właśnie w Imperium Sowieckim. Teraz, oczywiście nie trudno dostrzec, że idea Europy jako imperium sprzeczna jest z fundamentalnymi wartościami, które leżały u podstaw integracji europejskiej. Przypomnijmy, że przyjmuje się symbolicznie datę Traktatu Westfalskiego 1648 rok, system międzynarodowy, który później stał się systemem światowym, wyrósł z przekonania, że pretensje do władzy imperialnej nie mają podstaw moralnych. To jest podstawa, fundament społeczności międzynarodowej, że Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego nie było ani rzymskie, ani święte. Ja myślę, że kwestia ta nie podlega dyskusji, ale jeżeli my dyskutujemy na poważnie koncepcję Europy jako imperium, musimy te wszystkie implikacje historyczne przypominać. Europejska społeczność międzynarodowa ufundowana została na zasadach suwerenności, równości, pluralizmu,
Później także demokracji, nie interwencji wewnętrzne sprawy innych państw. My jako Europejczycy jesteśmy dumni z tych zasad, które przyczyniły się, przypomnijmy także, do upadku najpierw Imperium Brytyjskiego w wieku XX, a później, nie bez naszego udziału, do upadku Imperium Sowieckiego. Europa jest atrakcyjna dlatego, że właśnie nie jest imperium. Unia Europejska oparta na wartościach. I tylko taka ma siłę przyciągania wobec innych. Jest potęgą normatywną, z czego znowuż jesteśmy dumni. Jeżeli zaakceptujemy odejście od tych zasad, zasad równości, sprawiedliwości i demokracji, to czym my Europejczycy, będziemy różnić się od tych, których chcemy pouczać o wyższości naszej cywilizacji? Proszę Państwa, z najwyższym niepokojem trzeba obserwować dyskusję. To, że koncepcja imperium używana jest nie do krytyki rzeczywistości politycznej Unii Europejskiej, lecz do afirmacji tego stanu nierówności i podporządkowania. Nie chodzi tu już o to, by sytuację zmienić, lecz po to, by ją legitymizować, że to jest nieuchronne. Imperium ma funkcjonować w znaczeniu afirmatywnym, jako realnie istniejące i jako pożądane, jako nieuchronny rezultat integracji europejskiej, który należy zaakceptować. Proszę Państwa, no jak my możemy się dziwić, mówię to z ubolewaniem, jako zwolennik integracji europejskiej, że obserwujemy spadek do zaufania do Unii Europejskiej jako instytucji. Źródłem tego spadku jest odejście od fundamentalnych wartości europejskich. Punkt trzeci i ostatni, deficyt demokracji. Mówię tu jako politolog, który zastanawia się nad tym problemem i muszę stwierdzić, że rzeczywiście w Unii Europejskiej występuje deficyt demokracji i co do tego panuje zgoda. Jednak umiejscowienie tego deficytu, jego przyczyny, a zwłaszcza proponowane sposoby naprawy są moim zdaniem nietrafione. One omijają istotę rzeczy. Otóż z deficytem demokracji mamy do czynienia wtedy, gdy występuje sytuacja braku reprezentatywności instytucji unijnych i braku legitymacji do ich działania. System polityczny powszechnie uznany jest za legitymizowany, za prawowity wtedy, gdy jego struktury są demokratyczne, a władza odpowiada przed społeczeństwem. Jak powszechnie wiemy, w Unii Europejskiej tak nie jest. Jednak zagrożeniem dla demokracji w Unii Europejskiej nie są moim zdaniem zbyt małe kompetencje Parlamentu Europejskiego. Są na sali parlamentarzyści europejscy, nie wiem, czy się z tym zgodzą. Parlamentu, który ma nadzorować władzę Unii Europejskiej, czyli Komisję Europejską. Zagrożeniem jest sprawowanie władzy przez jedne państwa nad tymi instytucjami europejskimi i nad innymi państwami. Innymi słowy, suwerenność państw ustępuje nie pod naporem wspólnej suwerenności unijnej, lecz pod naporem suwerenności innych państw. Przypomnę tytułem ilustracji, jeden z niedawnych tytułów czytam: Bundestag głosuje nad pomocą dla Cypru. Czytam uważnie i stwierdzam, trzeba dodać dla pewności, że nie chodzi tu o pomoc bilateralną niemiecką. Nie, nie. Tu chodzi o pomoc unijną. Innymi słowy, zwiększenie władzy Parlamentu Europejskiego nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego wpływu na tą rzeczywistą władzę, bo rzeczywista władza w Unii Europejskiej odpowiada przed Bundestagiem. Innymi słowy, deficyt demokracji wynika dziś z tego, że władza sprawowana nad kilkuset milionową populacją obywateli Unii Europejskiej jest wybierana przez 80 milionów obywateli Niemiec. Mamy taki stan rzeczy.
Teraz można postawić pytanie, czy my problem deficytu demokracji możemy rozwiązać? I bądźmy konsekwentni, zaanalizujmy ten problem teoretycznie i logicznie. Z tej perspektywy istnieją dwie możliwości. Pierwsza to oddanie władzy instytucjom wspólnotowym i ponownie ukrycie się, jeszcze raz przywołam sformułowanie Jadwigi Staniszkis, ukrycie się Niemiec za tymi instytucjami. Oddanie władzy, danie instytucjom wspólnotowym, wspominał o tym profesor Szczerski, to powinno być celem polskiej polityki zagranicznej, wzmocnienie instytucji wspólnotowych i schowanie się. Jest też druga, teoretycznie tylko, ja wiem, że ona jest absurdalna, ale teoretycznie możliwość. Ta możliwość to wybór Bundestagu przez wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Proszę Państwa, powiedziałem, że analizujemy problem teoretycznie. To wybór Bundestagu przez Greków, Włochów, Cypryjczyków. Skoro władza wyłaniana przez Bundestag sprawowana jest nad wszystkimi obywatelami Unii Europejskiej, to wszyscy powinni ją wybierać. Bardzo przepraszam. To jest podstawowa zasada demokracji. Jest to logiczne, innej alternatywy nie ma. Czy to jest w praktyce możliwe? Nie jestem jakiś jeden z tych dwóch wariantów przywrócenia demokracji w Unii Europejskiej, ograniczenia deficytu demokracji europejskiej. No, nie jestem chyba, nie zdziwię Państwa, uważam, że raczej to nie jest możliwe. Stąd te próby, na które Państwo wskazuję, zalegalizowania tego systemu w formie imperium, które w sposób otwarty, jawny zrywa z równością państw, a więc z demokracją. Konkludując, w tym swoim krótkim wystąpieniu chciałem wskazać, że Unia Europejska odchodzi od wartości, które były jej fundamentem. Zasady równości, demokracji obowiązują tak długo, jak nie są przeszkodą w realizacji interesów niektórych państw. Po drugie, federacja zakłada dobrowolne zawarcie traktatu, co jest niemożliwe, bowiem państwa nie zgodzą się na stosunki nierówności. Rozwiązaniem ma być idea imperium, która przenika do dyskusji ze świata teoretycznego, akademickiego do świata politycznego. Idea ta moim zdaniem stanowi zagrożenie. Służy bowiem nie do opisu patologicznej rzeczywistości Unii Europejskiej w celu zmiany tej rzeczywistości, lecz do legitymacji nowego porządku opartego na nierówności aktorów. Co powinna robić polska polityka europejska? Wydaje mi się, że drogowskazem dla polskiej polityki europejskiej powinna być obrona wartości. Obrona wartości, które leżą u podłoża integracji europejskiej, takich jak równość, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie suwerenności, nieingerencja w sprawy innych państw. Przychodzi mi zasada podzielana przez działaczy opozycyjnych, sporo jest na tej sali, okresu PRL-u, która mówi, że jeżeli nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się porządnie, tak byś nie musiał się w przyszłości wstydzić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pan profesor Jacek Czaputowicz. Mamy jeszcze kilka minut na dyskusję. Mógłbym więc zapytać pana profesora, co z tą deregulacją w takim razie? Mógłbym też zapytać wszystkich państwa, co z demografią, bo to jest chyba jedyny element, którego, jedyny naturalny element w dyskusji o tym, w którą stronę powinna Polska zmierzać, którego mi zabrakło w państwa wystąpieniach. A mógłbym po prostu też zapytać, czy ktoś chciałby się do kogoś odnieść bądź coś uzupełnić? Mamy dwa głosy. Pan profesor Gliński był pierwszy. Bardzo przepraszam. Pan profesor Gliński. Dziękuję bardzo. To może najpierw do tej demografii. Ja wspomniałem o politykach szczegółowych i o polityce prorodzinnej.
bo to jest oczywiście bardzo istotna sprawa i myśmy o tym bardzo dużo mówili w ciągu ostatniego pół roku. Ja mówię o moim projekcie, ale także Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję na ten temat. To jest oczywiście problem szalenie poważny i zaniedbany. No wczoraj mieliśmy takie propagandowe z tym prezentacje obecnej władzy. Tu nie potrzeba, tak jak żeśmy mówili dzisiaj w trakcie dyskusji, żadnej propagandy. Tu potrzeba twardej, realnej polityki. I taka polityka może być oczywiście realizowana. Ona powinna być realizowana przede wszystkim poprzez pewien miks, chciałem powiedzieć, mieszankę instrumentów, które politycy mają w tej kwestii. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, to mieszankę urlopów z bonem dziecięcym i z ulgami podatkowymi. I to by rozwiązało kwestię. To wymaga nakładów, ale te nakłady są nakładami, które się doskonale w długim okresie czasu zwracają. I to jest kwestia tylko i wyłącznie woli politycznej, żeby rozwiązać ten problem. A ten problem już w zasadzie jest nierozwiązany, bo już jesteśmy spóźnieni. Tak, więc demografia to jest kwestia, wobec której nie można być obojętnym. Ja chciałem powiedzieć o kilku drobnych kwestiach. Do tego, co mówił pan profesor Szczerski, chciałem uzupełnić, że te wartości zachodnie, europejskie, tak, my powinniśmy iść do Zachodu, prawda? W tym sensie, że albo Zachód powinien przyjść tu do nas. No, w każdym razie powinniśmy realizować te wartości. Ja bym jeszcze dodał takie istotne wartości ze sfery kulturowej. O pierwszej mówi Norbert Elias, gdy analizuje historię obyczaju politycznego i mówi, że podstawą cywilizacji zachodniej była zdolność do samoograniczenia. I to by było coś, co oczywiście powinno regulować także relacje, tylko zarówno w Polsce, jak i w Europie na przykład. Ale ja bym dodał, że to musi być zrównoważona zdolność do samoograniczenia. Znaczy cała wspólnota musi mieć zdolność do samoograniczenia, a nie część wspólnoty, bo jeżeli ma część tylko, to mamy to, o czym mówił profesor Czaputowicz, prawda? Jedni się samoograniczają, a drudzy wręcz przeciwnie. W wymiarze kultury codziennej mamy do czynienia z ludźmi dobrze wychowanymi, którzy się samoograniczają, no i z tym elementem chamstwa, który z kolei potrafi narzucać swoje interesy bez samoograniczania. Więc to, jak Polska powinna wyglądać, to ona powinna być w sposób zrównoważony, samoograniczająca się w sensie kulturowym. Na drugi wymiar charakterystyczny dla cywilizacji zachodniej zwrócił uwagę lat temu prawie 100 Florian Znaniecki. Napisał taki tekścik w okresie wojny polsko-bolszewickiej na zamówienie z Komitetu Obrony Kraju o upadku cywilizacji zachodniej. Ale tam wskazywał na tę różnicę między bolszewizmem, tym azjatycko-wschodnim wariantem cywilizacyjnym, a cywilizacją zachodnią. I wyróżnikiem podstawowym była zdolność do budowania grup wtórnych, czyli zdolność do budowania wspólnoty w oparciu o racjonalne wybory wartości, a nie tylko o emocje. My byśmy dodali, że my możemy także emocje w jakimś sensie kontrolować racjonalnie i wtedy już mamy bardzo silne wspólnoty, prawda? Na przykład emocje racjonalnie kontrolowane poprzez kulturę, poprzez symbolikę, prawda, i tak dalej. Więc tak bym ewentualnie uzupełnił ten punkt widzenia. Miałem tu jeszcze kilka spraw, o których chciałem powiedzieć, ale nie powiem, myśmy stosunkowo mało mówili, mimo że mówiliśmy o Unii Europejskiej dużo, o tym, że w kontekście problematyki, którą dzisiaj się zajmujemy, no szalenie istotne są fundusze europejskie i można postawić jedną tezę i to twardo, że te fundusze dotychczas są w dużej mierze marnowane z punktu widzenia osiągania tych celów, o których mówimy. One są realizowane dla celów politycznych dysponentów funduszy, w jakimś sensie mnożnikowo dla ekonomii, natomiast w sensie rozwojowym i kulturowym one są marnowane i to jest wielki skandal, taki skandal, którego konsekwencje możemy przez lata jeszcze odczuwać w Polsce. Dziękuję. Dziękuję. Pan profesor Bugaj. Ja chciałem trzy krótkie uwagi zrobić. Jedną do tego, co mówił Jacek Czaputowicz o koncepcji imperium.
nie wszędzie ona jest przedstawiona afirmatywnie. Tak się dobrze składa. Przeczytałem niedawno książkę Marka Cichockiego, gdzie ona nie jest afirmatywnie przedstawiana. Tak ja w każdym razie ją zrozumiałem, że takiej afirmacji tam nie ma. Ale ważniejsze jest dla mnie co innego. Mnie się wydaje, że problem nie tyle polega na tym, że mówi się w tej chwili o koncepcji imperium. Problem polega na tym, że ta koncepcja imperium ma uzasadnić znacznie szerszy zakres gestii biurokracji brukselskiej. Powiedzmy to bardzo wyraźnie. Znacznie szerszy zakres gestii. Czym są te wielopaki, które są zrobione? No, są decyzją, która jest podejmowana i która ma prowadzić. I myślę, że to, co powinniśmy powiedzieć bardzo twardo i zdecydowanie, że w dającym się przewidzieć czasie nie istnieje żadna możliwość, żeby Unia Europejska była tworem demokratycznym. Nie nawet dlatego, że ktoś tego nie chce, ale to się nie da zrobić. Demokracja to nie jest tylko procedura. Demokracja to jest tradycja, to jest historia, to jest język i tak dalej. I tego się po prostu zrobić nie da. I w moim przekonaniu to wyznacza limit pewien dla ingerencji Unii Europejskiej w zachowania państw narodowych po prostu. I to powinniśmy jasno i otwarcie powiedzieć. To pierwsza moja uwaga. Druga moja uwaga dotycząca owej deregulacji. Ja chcę powiedzieć o tej deregulacji, że mam na myśli teraz nie to, co robi minister Gowin, to znaczy o deregulacji zawodów. Ja mam na myśli to, co od lat 70. się zaczęło, mianowicie gdzie w pewnych sektorach gospodarki, które były z natury rzeczy zmonopolizowane, gdzie istniał monopol sieciowy, na przykład w transporcie kolejowym, pojawiły się bardzo poważne próby, żeby tam ustanowić konkurencję. Otóż moim zdaniem trzeba się temu przyjrzeć z perspektywy doświadczeń. Z całą pewnością konkurencja jest czynnikiem bardzo ważnym dla efektywności, dla wymuszania efektywności. Ale jest też tak, że jeżeli dziedzinę sieciową próbujemy zorganizować w postaci konkurencji, to powstają pewne obiektywne dodatkowe koszty. I problem jest optymalizacyjny, to znaczy ile na jednym można zyskać, a na ile na drugim można stracić. Mnie się wydaje, że to jest przy doświadczeniach między innymi na polskich kolejach dość dobrze zostało pokazane, że można stracić więcej. Ale to na marginesie. A trzecia uwaga, myśmy tu przynajmniej ja sam muszę to powiedzieć, o wielu sprawach nie miałem okazji powiedzieć. Myślę, że to jest oczywiście sprawa polityki demograficznej, która gdzieś jest na przecięciu problematyki wspierania rozwoju gospodarczego i państwa opiekuńczego. Ona gdzieś tutaj się lokuje, nie mówiłem o niej. Ale jest cała masa innych rzeczy, które wymagają przemyślenia i nie wiem, pewnych nowych uregulowań. Taką rzeczą jest oczywiście służba zdrowia. Ja nie tyle jestem przeciwnikiem, powiedziałbym, granic komercjalizacji w służbie zdrowia, co patologii, jaka w tej komercjalizacji powstała na bardzo szeroką skalę. I to wymaga się tego przyjrzenia. Jesteśmy jednym z bardzo niewielu krajów, i szczególnie w tej sytuacji jest to przedziwne, który nie ma żadnej polityki mieszkaniowej właściwie. Nie przeznacza żadnych publicznych środków na ten cel i tak dalej i tym podobne. Kropkę w tej dyskusji postawi pan profesor Szczerski, bo musimy już kończyć. Nie zgłaszałem się po kropkę, tylko po trzy uwagi. Oczywiście z Jackiem ja mogę mówić o koncepcjach integracji europejskiej całymi godzinami, natomiast ja uważam, dwie rzeczy bym tylko do tego dodał. Jedno to, że to owo imperium europejskie jest dzisiaj uzasadniane poprzez analogię do tego, co ja z kolei nazywam spółką europejską. Zamiast wspólnoty europejskiej jest spółka europejska, czyli przekonanie o tym, że prawo decyzji jest pochodną ilości udziałów w spółce. Stąd taka prosta analogia, że skoro najsilniejsza gospodarka, z niej powinno wynikać logicznie najwięcej wpływu politycznego. A Unia była tworzona jako wspólnota, a nie jako spółka. Jeśli mamy zmienić wspólnotę we spółkę, to trzeba zastanowić się, czy nasze udziały są tak duże, że warto do niej wchodzić, do tej spółki, prawda? Bo jeśli to jest spółka europejska, gdzie centralne władze największych udziałowców decydują o planach restrukturyzacji spółek, córek czy poszczególnych państw, to jest zupełnie inna gra. To nie tylko właśnie jest imperium, ale raczej spółka europejska. I demokracja w Unii Europejskiej jeszcze jest trzecia ewentualna droga do tego, żeby ją ratować.
To jest demokracja jako zasada relacji między suwerennymi państwami. Że demokracja, ponieważ jest demokracja wewnątrz państw, to także relacja między państwami powinna realizować wartości demokratyczne. Tak? Suwerenne państwa, suwerenne demokracje ze sobą demokratycznie współpracują. Tak? To jest taka demokracja jakby międzypaństwowa na poziomie europejskim. I jedno zdanie do demografii. Rzecz polega też na tym, ja tylko zasygnalizuję, tak? Że demografia dzisiaj w Polsce to nie tylko problem polityki wewnętrznej państwa, w sensie dzietności, ale także kwestia powrotów. Bo bez powrotów z zagranicy wszystkich tych, którzy wyjechali za chlebem, nie uratujemy demografii w Polsce. A powrót do Polski jest pochodną jakości polskiego państwa, bo nasi młodzi ludzie za granicą podejmują decyzję o zostaniu na dłużej, nie dlatego, że tam jest lepiej po prostu, tylko dlatego, że tam mają to, czego od polskiego państwa nigdy nie dostali. Opiekę właśnie nad matką, opiekę nad rodziną i tak dalej, pomoc w sytuacjach trudnych. Więc demografia dzisiaj nie tylko może, trzeba rozmawiać o demografii w kategoriach właśnie polityki wewnętrznej, dzietności i pomocy rodzinie w Polsce, ale także o demografii trzeba rozmawiać w kategoriach powrotów za granicę. I to jest także zadanie polskiego państwa. Bo zamiast tego ciągle będziemy słyszeć to, co coraz częściej pojawia się w gazetach, o tym, jak bardzo potrzebujemy 5 milionów imigrantów z Wietnamu na przykład. Tak. Bardzo dziękujemy. Koniec pierwszego panelu w głównym dniu Kongresu Polska Wielki Projekt. Już. Pani Anna Streżyńska, pan profesor Jacek Czaputowicz, pan profesor Piotr Gliński, pan profesor Krzysztof Szczerski, pan profesor Ryszard Bugaj. Dziękujemy uprzejmie. Teraz krótka przerwa.